Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. I dziś znowu nagrywamy w czwartek. Tak, jest to właściwie dużo wcześniej, no bo praktycznie tydzień przed tym, jak odcinek będziecie słuchać. Ale no, stwierdziłyśmy, że tak nam najbardziej pasuje. Więc dzisiaj jest wielki dzień dla wszystkich fanów przyjaciół, bo zapewne już sobie zanotowaliście w kalendarzu, że dzisiaj jest premiera tego Friends Reunion. Także myślę, że do środy już na pewno wszyscy to zdążyli obejrzeć, ci, którzy są zainteresowani. Mam nadzieję, że tak, bo ja niestety jeszcze nie obejrzałam. A właśnie ja jestem teraz taka pełna energii po prostu, bo tuż przed naszym nagrywaniem postanowiłam na szybko to obejrzeć. Znaczy wiadomo, że lepiej by było to obejrzeć w weekend, tak się delektować, pić kawkę, ale stwierdziłam, że musimy być na bieżąco i muszę to skomentować. Także ja myślę... Mogę tobie, Karolina, opowiedzieć, bo jeszcze nie widziałaś. Myślę, że się nie zawiedziesz. Ja myślę, że to było zrobione bardzo gustownie. A dodam jeszcze, że nie jest to treść sponsorowana, bo w sumie bardzo by pasowało, gdybyśmy... Ja mam pytanie, dlaczego to nie jest treść sponsorowana? Zawsze to samo pytanie. Dlaczego? Halo, HBO, tu jesteśmy. Ileż możemy o was gadać, no. No, w każdym razie chciałam powiedzieć, że zostało to zrobione bardzo gustownie. Także naprawdę przez pierwsze 3 minuty ja już zdążyłam się 10 razy popłakać. Nie wiem, po prostu tak to na mnie działa, bo ja nie jestem osobą, która na co dzień myśli sobie, o mój Boże, Przyjaciele, to mój ulubiony serial. Wiesz, nie mam koszulki z napisem tam Przyjaciele, nie mam tych wszystkich gadżetów, które pewnie wszyscy tam mają, ale jest po prostu coś tak niesamowitego w tym, jakie emocje wzbudzają w ludziach i we mnie. No, to jest naprawdę niesamowite, w sensie wielki sukces dla tych twórców, bo oni też właśnie, fajne jest to, że tam te osoby zza kulis jakby również się wypowiadały. Nie, no na pewno jest to wielki sukces, że udało im się wykreować taki świat, w którym po prostu chce się przebywać. No, naprawdę, wielki sukces. No. Ja jestem pod wrażeniem teraz tego w ogóle. O, jest mi przykro. Nie no, ty powiesz za tydzień, jeszcze do tego wrócimy. Pewnie. Będziesz miała szansę. Ja wiesz, ja się obawiam, jak to się skończy, bo ja jutro mam zajęcia na 7, a ja jestem pewna, że po prostu skończymy o 12, ja wrócę i będę z zapałkami, wiesz, oglądać. Na pewno. No dlatego ja po prostu nie mogłam wytrzymać, bo tak sobie myślałam, bo dzisiaj jest czwartek, więc było takie pytanie, co oglądamy najpierw? Nowy odcinek Podręcznej czy Przyjaciół? A ja myślę, że tak... No, tam Podręczna zawsze może poczekać, nie? Ale Przyjaciele, nie, naprawdę. Zwłaszcza, że było takie oczekiwanie wokół tego, prawda? No. Że, no wiadomo, wokół nowego sezonu Podręcznej też, ale to już mamy ze sobą, bo już się zaczął, więc... Tak, ale o Podręcznej, myślę, będziemy jeszcze rozmawiać. Dla nas w tym momencie wyprzedzamy trochę wydarzenia, bo w najbliższą sobotę jesteśmy umówione z naszymi, jak to już mówiłam ostatnio, internetowymi kolegami z podcastu Nie Spać, Słuchać. Tak, i dostałyśmy zaproszenie do nagrania wspólnego odcinka. Oczywiście, w ogóle bez zastanowienia, zgodziłyśmy się od razu i jesteśmy bardzo podekscytowane, chociaż ja się trochę stresuję. No tak, bo właściwie miałyśmy tylko jeden raz taką opcję, że ktoś z nami rozmawiał i nie miałyśmy nad tym żadnej kontroli. Tak. I to było w Kryminał do Poduchy na kanale Strefa Mroku. No i to było... Fajne doświadczenie, ale tam było inaczej, bo też miałyśmy wideo, więc jeszcze chyba bardziej byłyśmy spięte tym, że nas widać i tak dalej. I to było chyba nasze pierwsze wideo w ogóle w internecie, czy może jakieś jedno z pierwszych? Bo my chyba wtedy zapowiadałyśmy, że będziemy. Mhm. Wtedy też chyba uruchomiłyśmy Patronite'a i byłyśmy takie no... Tak. I to... Jeszcze nieokrzesane. Dokładnie, poza tym to była też forma wywiadu, tak, bo Damian nam zadawał pytania na temat nas, podcastu i tak dalej. No ale myślę, że koniec końców było fajnie. Tak, a teraz będzie inaczej, bo będziemy z chłopakami rozmawiać, tak się przynajmniej domyślam, o serialach, czyli to, co robimy w tym momencie. Tak. Bo nie jesteśmy w sumie przekonane, kiedy ten odcinek będzie live, ale jeżeli do środy się ukaże, no to oczywiście umieścimy linka w opisie. No i tak czy inaczej zachęcamy, żebyście ich słuchali i śledzili na bieżąco. Zwłaszcza, że wiemy, że większość z was również ogląda seriale i wydaje mi się, że to jest podcast właśnie taki idealny do tego, coś czego brakowało, bo to jest w zasadzie tylko o serialach, filmach, więc myślę, że jest wart waszego czasu. No i właśnie dlatego mamy problem, bo nawet nie możemy pogadać o najnowszym odcinku z Mare of Easttown, bo zachowujemy to
na dygresję u nich. Dokładnie, to znaczy zobaczymy, jak to wyjdzie, ale no wiadomo, że my wszyscy to oglądamy. Ja także... sobie nawet zrobiłam notatki, żeby być przygotowana do rozmowy z nimi. Także przygotuj się, Karol. To znaczy, ja nie powiem. Ja mam przygotowaną notatkę na telefonie, jeżeli chodzi o i podręczną, i Mare of Easttown, ale przyznam, że nie rozbiłam tego na odcinki, tylko swoje ogólne jakieś przemyślenia na temat. Ale może to jest dobry sposób, żeby posegregować myśli. Tak, ja w tym tygodniu obejrzałam dwie rzeczy. Dokończyłam Halstona, przemogłam się. I muszę powiedzieć, że dwa ostatnie odcinki były zdecydowanie lepsze niż pierwsze. Natomiast i tak dalej, no to nie jest to, przykro mi. No. A poza tym obejrzałam dokument, który po raz kolejny, nie wiem jak to się stało, że mnie ominął. I jest to dokument o sprawie gwałtu, do którego doszło w stanie Ohio w 2012 roku, w liceum, w miejscowości, która nazywa się Steubenville, gdzie futbol licealny gra bardzo, bardzo ważną rolę i ten dokument, to jest film, nie serial, opowiada też o roli mediów społecznościowych w dojściu do prawdy, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Pokazują wiadomości pomiędzy tam ludźmi, którzy byli sprawcami tej zbrodni, jak do tego doszło, filmy, które dzieci sobie wysyłały, zdjęcia, ohydne, ohydne rzeczy i między innymi też wypowiada się tam kobieta, która prowadzi bloga o sprawach kryminalnych, która jakby doprowadziła do nagłośnienia tej sprawy. Mhm. Także bardzo ciekawy, no taki przejmujący, wiadomo, bo o takiej naprawdę strasznej sprawie, jeżeli ktoś lubi takie dokumenty, to polecam. Ja nic nawet o tym nie słyszałam wcześniej, także ciekawe. Właśnie ja też nie wiem, jak to mnie ominęło, bo nawet jak coś wspomniałam mojemu chłopakowi o tym, to on mówi, a tak, że słyszał o tym. Aha. I tam wspomniał jakieś fakty, a to nie jest tak, że wiecie, true crime to jest jego jakaś pasja, prawda? Więc nie wiem, jak to się wydarzyło. Natomiast co ciekawe, też w tą sprawę zaangażowało się Anonymous, tak się nazywa ta... No. Tak, organizacja, no. Także obejrzyj sobie kiedyś. No dobrze. No ja przyznam, że więcej nowych poleceń na ten tydzień nie mam, ale z mojej subskrypcji playera wyszła jedna pozytywna rzecz, że mam dostęp do programu, o którym ty ostatnio mówiłaś, który nazywa się Niezapomniane Zbrodnie. I ogólnie ja byłam naprawdę w wielkim szoku, jak duży wybór tych programów z serii Discovery ID, czy jakoś tak to się nazywa, jak duży wybór jest tam, więc jeżeli potrzebujecie takich treści po polsku, dotyczących prawdziwych zbrodni, tak, tych serialów dokumentalnych, to tam jest naprawdę dużo. Więc jakby się komuś nudziło i chciałby sobie wykupić ten pakiet bez reklam, to można naprawdę sobie dużo ciekawych rzeczy obejrzeć. W każdym razie sprawa, o której ja powiem, jest opracowana w tym serialu. Przyznam, że ten serial z niewiadomych względów stał się moim kolejnym ulubionym zaraz po Power, Privilege and Justice. Chociaż jest dziwny, te scenki, które oni tam nagrywają są śmieszne, ale z jakiegoś powodu dobrze mi się go ogląda, naprawdę. No tak, bo jest jakaś taka ta produkcja jakby wysokiej klasy, bym powiedziała, bo nawet jest ładna, no. Tak, bo nawet te odgrywane scenki, one nie są takie tanie. To wygląda jakby to robili tacy prawdziwi aktorzy, którzy mają jakieś tam już doświadczenie. To nie są tacy typowi statyści, nie? Z takich programów typu Trudne Sprawy. Może. Może jestem właśnie płytka i żeby mi się coś podobało, to musi być ładne. W każdym razie ta sprawa trochę mnie wyrwała z butów, bo wydaje mi się, że już o niej słyszałam i myślę, że większość naszych słuchaczy również mogła gdzieś tam o tym usłyszeć w innym podcaście, czy właśnie w jakimś filmie, ale dla tych, którzy nie słyszeli i nie wiedzą, postanowiłam przygotować tę historię, bo myślę, że jest super interesująca. Ale sobie zrobiłam wstęp, po prostu poprzeczka podniesiona pod sam sufit. No dobra, zaczynam. Wieczorem 22 sierpnia 1922 roku w Los Angeles sąsiedzi usłyszeli 3 strzały. Wezwali policję, funkcjonariusze przyjechali i weszli do tej posiadłości, z której właśnie te strzały dobiegały. Zobaczyli tam leżącego na ziemi mężczyznę właśnie z 3 ranami postrzałowymi. W tym pokoju, gdzie ten mężczyzna leżał, panował bałagan. Był też ślad po kuli, która utkwiła w ścianie. Ten mężczyzna dostał 2 razy w klatkę piersiową i raz w głowę.
Znaleziono tam koło niego łuski, to był pistolet kalibru 25. Narzędzia zbrodni tam nie znaleziono. Na pierwszy rzut oka zauważono, że wystaje jakby z jego kieszeni taki łańcuszek, no, że to były lata 20, no to wtedy mężczyźni nosili takie zegarki kieszonkowe. Więc jakby ten zegarek został oderwany z tego łańcuszka. No to oczywiście miało wskazywać na to, że to był jakiś taki napad rabunkowy, tak, że oni ten zegarek ukradli, no i zastrzelili tego mężczyznę i sprawcy uciekli. No ale od razu właściwie jak oni przyszli do tego domu, to też usłyszeli krzyki kobiety. Więc zaczęli tej kobiety szukać, bo ona tam jakby krzyczała pomocy, pomocy. Więc okazało się, że ta kobieta została zamknięta w takiej garderobie. Drzwi były zamknięte na klucz od strony tej zewnętrznej, więc ona nie miała możliwości, żeby się stamtąd wydostać. Więc policja otworzyła te drzwi. Ta kobieta nazywała się Walburga Osterreich, ale w skrócie mówiono na nią Dolly. Także myślę, że to będzie łatwiejsze. I zmarły to był jej mąż, który nazywał się Fred Osterreich. Fred miał 45 lat, był właścicielem fabryki, w której produkowano takie fartuchy. Dolly powiedziała, że tego wieczoru była z mężem na przyjęciu. Wrócili do domu parę godzin temu i ona poszła na górę do swojej garderoby, żeby odwiesić tam swoje drogocenne futro. I poczuła, jak ktoś po prostu wpycha ją do tej garderoby i zamyka za nią drzwi na klucz. Następnie usłyszała strzały, no ale oczywiście nie mogła nic zrobić, no bo była zamknięta w tej garderobie, więc pozostało jej tylko tam siedzieć i płakać i czekać na pomoc. Czyli co, ona miała siedzieć w szafie i słyszeć to wszystko, co się dzieje tam, tak? Jak robią krzywdę jej mężowi. Tak, tak, tak. Policjanci zapytali ją, czy kojarzy może jakiś zegarek, no to ona opisała, że tak, to był taki bardzo drogocenny zegarek, który był wysadzany diamentami, miał nietypowy kształt, bo był sześciokątny, nieokrągły i że to był prezent, jaki ona dała tam swojemu mężowi wiele lat wcześniej. No i tak, para państwa Osterreich, obstawiam, że mówię to nazwisko źle, no ale trudno, oni pochodzili z Wisconsin, przeprowadzili się 4 lata wcześniej do Los Angeles i zarówno Dolly, jak i Fred byli niemieckimi imigrantami mieszkającymi w Milwaukee. Kiedy Dolly miała 12 lat, to zaczęła pracować w fabryce tekstyliów należącej do rodziny Freda, a Fred był tylko 3 lata od niej starszy. I Dolly wtedy była atrakcyjną, taką charyzmatyczną dziewczyną. Miała 12 lat? No, 12 i później. Była popularna tam wśród pracowników tej fabryki. I właśnie przez to szybko zwróciła na siebie uwagę Freda. I wzięli ślub, kiedy ona miała lat 17. Jako jego żona podtrzymywała właśnie ten swój taki pozytywny wizerunek, no bo niestety Fred nie był aż taki miły dla swoich pracowników, więc wszyscy mówili, że jak tam były jakieś zgrzyty czy nieprzyjemne sytuacje, to ona zawsze próbowała wszelkie spory załagodzić. Ta firma Freda odnosiła ogromne sukcesy, żyło im się bardzo dobrze, byli właściwie milionerami. I w związku z tą fortuną policja od razu podejrzewała, że może to była jakaś zemsta, może to były jakieś porachunki. No i w tym kierunku próbowali się czegoś dowiedzieć, czy miał jakichś wrogów i tak dalej. No niestety żadne wskazówki w tym kierunku się nie pojawiły. W tamtym czasie też podobno w okolicy grasowali włamywacze. Potwierdzili to sąsiedzi, że w tamtej okolicy było ostatnio dużo włamań. Także to mógł być jakiś strop, że faktycznie było to włamanie i morderstwo na tle rabunkowym. Ale dziwne było to, że właściwie nic poza tym zegarkiem nie zginęło z domu, więc no średni włamywacze, jeżeli udało im się ukraść tylko zegarek, kiedy w tej samej chyba kieszeni ten Fred miał również portfel wypchany pieniędzmi, nie? I portfela nie zabrali. No ale dobra. Rozważali też oczywiście powód w stylu romans, więc przepytywali wszystkich znajomych i sąsiadów i pracowników, czy nie zauważyli, żeby na przykład Dolly miała z kimś romans, albo może, że Fred miał z kimś romans. Rozważali różne opcje,
ale żadna osoba z ich otoczenia nie zauważyła nic takiego podejrzanego, więc właściwie wychodziło na to, że oni są zwykłym, no w miarę kochającym się małżeństwem. Dowiedzieli się właśnie o charakterze tego Freda. Wiele osób, jego pracowników mówiło, że on był nieufny, że był niezbyt miły, że bywał agresywny, lubił wypić. Generalnie nie cieszył się sympatią, ale wszystko to sprowadzało się do tego, że oni mieli syna i ten syn zmarł. Także ludzie byli w stanie jakoś to jego złe zachowanie usprawiedliwić, bo mówili, że on cierpi przez to, że ten syn ich zmarł. Bo Fred i Dolly mieli syna, jeszcze mieszkając w Milwaukee. To było od tamtego momentu jakieś 10 lat wcześniej, ale to dziecko niestety nagle zmarło w wieku jakichś tam nastu lat. Nie ma dokładnie zbyt dużo informacji, kiedy to się tam wydarzyło. W każdym razie z jakiejś po prostu choroby, wiadomo, to było dawno, dawno temu i czasami zwykłe zapalenie płuc mogło spowodować, że ktoś zmarł. Więc tak też się wydarzyło. No i pracownicy fabryki z Milwaukee wspominali właśnie, że Dolly zupełnie inaczej zareagowała na całą tą sytuację, bo po tym jak straciła tego syna, to miała ochotę się wszystkimi opiekować i była taka bardziej matczyna w stosunku do tych wszystkich pracowników, więc powiedzmy, że oni się dobrze uzupełniali. Więc mamy te wszystkie informacje, no i policja właściwie utknęła w martwym punkcie, bo nie ma żadnych powodów. No a jeżeli nie ma żadnych powodów, no to trzeba się skupić na tym, kto jest beneficjentem czyjejś śmierci. No i oczywiście była to jego żona Dolly. Jedyny problem był taki, że Dolly no, została zamknięta w tej garderobie bez możliwości wyjścia. Nie mogła siebie sama zamknąć od zewnątrz, bo przetestowali to na różne sposoby i okazało się to niemożliwe, więc miała świetne alibi. I tutaj nasuwa się pytanie, czy może miała jakiegoś wspólnika w takim razie. No i w trakcie tego śledztwa Dolly zatrudniła sobie prawnika, prawdopodobnie po to właśnie, żeby uporać się ze sprawami takimi spadkowymi po swoim mężu, no i żeby po prostu ktoś może pomógł jej ogarnąć prawnie całą tą sytuację. Ten mężczyzna nazywał się Herman Shapiro. No i kiedy śledczym wydawało się, że już właściwie niczego więcej nie są w stanie się dowiedzieć, to zupełnie przypadkowo zauważyli, że ten prawnik Dolly nosi przy sobie zegarek kieszonkowy, który jest tam wyklejony diamentami i ma taki nietypowy sześciokątny kształt. W związku z tym od razu zaprosili go do siebie na pogawędkę. No i jak zaczęli mu zadawać pytania, no to ten Shapiro od razu przyznał się, że tak, on ma romans z Dolly. Ale ten romans rozpoczął się dopiero po tym, kiedy ona go zatrudniła. I ten prawnik próbował wmówić policji, że nie miał pojęcia o tym, że ten zegarek jest tak istotny dla tej sprawy, bo on po prostu dostał go od Dolly na urodziny i tyle. Myślał, że to jest prezent. Więc policja następnie poprosiła Dolly, żeby wyjaśniła całą tą sytuację. I ona powiedziała na swoją obronę, że znalazła ten zegarek w domu po tym, jak policja od niej wyszła, czy to tam było kilka dni później. Nie chciała robić kłopotu, poza tym bała się, że oni by pomyśleli, że jest zamieszana w to morderstwo, więc postanowiła podarować ten zegarek swojemu prawnikowi, no bo mówiła, że to taki piękny zegarek, że szkoda by było, żeby się zmarnował, no i lepiej by było, gdyby jakaś osoba go używała. No tak, tyle diamentów. No. No i oni teraz sobie pomyśleli, czy w takim razie ten Shapiro może być tym jej wspólnikiem w morderstwie. Ale okazało się, że nie, ponieważ sprawdzili go wzdłuż i wszerz i faktycznie okazało się, że oni dopiero się poznali po tym, kiedy ona go zatrudniła. I że ich romans rozpoczął się po śmierci Freda. Także kolejny taki martwy punkt. No ale Dolly w dalszym ciągu policji się za bardzo nie podobała, no bo coś im tam nie pasowało, ale nie mieli nosa, no. Ale nie byli w stanie stwierdzić, co konkretnie. Dowiedzieli się, że Dolly randkowała z wieloma mężczyznami. I na przykład był to mężczyzna, on był podobno jakimś reżyserem, miał na nazwisko Clamp. Dowiedzieli się, że ten mężczyzna pożyczał od Freda dużo pieniędzy, także oczywiście mógł jakoś tam skorzystać na jego śmierci. I zaprosili go na przesłuchanie.
ten mężczyzna wystraszył się, że mogą go podejrzewać o morderstwo, a on nie miał z tym nic wspólnego. I przyznał, że faktycznie niedługo po śmierci Freda Dolly poprosiła go, żeby wyświadczył jej pewną przysługę. A że on był jakby w niej zauroczony, no to zgodził się. No i ona poprosiła go, żeby pozbył się takiego drobnego pakunku. Oczywiście w tym pakunku był ukryty rewolwer kaliber 25. I on wrzucił to gdzieś tam w okolicy do wody i myślał, że się tego pozbył. Ale policja od razu pojechała w to miejsce, gdzie on mówił, że ten rewolwer wyrzucił i znaleźli go, bo on cały czas leżał na brzegu, bo niezbyt mocno go wyrzucił. Więc byli w stanie ten rewolwer zabrać i oddać do badania. Sami geniusze, no. I sprawa była oczywiście obszernie opisywana przez media, więc kiedy okazało się, że znaleziono jakiś tam rewolwer w związku z tą sprawą, no to na policję przyszedł sąsiad Dolly, który powiedział, że podobny rewolwer znalazł gdzieś tam w krzakach w ogrodzie. Więc okazało się, że jeszcze drugi rewolwer takiego samego typu był zakopany w ogródku w okolicy domu Dolly. Także no dość dziwne. Co na to powiedziała Dolly? Dolly powiedziała, że znalazła rewolwer w domu, czy właściwie te dwa, po śmierci Freda, no ale znowu bała się jakichkolwiek zarzutów, bała się, że będą ją o coś podejrzewać, więc poprosiła tam swoich przyjaciół, żeby się tego dla niej pozbyli. No bo ona jest niewinna, no i nie chciała mieć żadnych problemów, nie? Ja jej wierzę. No i po tym odkryciu właściwie tych rewolwerów, to było 11 miesięcy po śmierci Freda, Dolly została aresztowana. I jeżeli dobrze to wszystko obliczyłam, to Dolly musiała w areszcie spędzić jakieś półtora roku, ponieważ w styczniu 1925 roku prokurator postanowił odrzucić wniosek, żeby ją oskarżyć o to morderstwo i sprawa nie trafiła do sądu w ogóle, a Dolly opuściła areszt. I uznano, że żaden z tych rewolwerów nie nadawał się do stanowienia jakby dowodu, bo ten, który został wrzucony do wody, był tak zardzewiały, że w ogóle nie dało się jakoś tam zbadać w środku, przynajmniej oni nie mieli może takich narzędzi wtedy. I tak samo ten drugi. No pasował tylko ten kaliber, ale z drugiej strony to nie jest też żaden dowód. Uznał, że zegarek też nie stanowi żadnego dowodu w sprawie morderstwa, no bo nie ma w nim żadnych jakby, wiesz, nie ma, na tym zegarku nie ma żadnych śladów zbrodni. No tak. No i faktycznie, jeżeli zegarek został znaleziony w domu, a Fred w tym domu mieszkał, no to równie dobrze mógł mu wypaść i tyle, nie? Urwać się. Tak, także no nie znaleziono żadnych konkretnych dowodów na nią, bo cały czas powracali do tego, że ona była zamknięta w szafie i nie była w stanie nic zrobić. Więc no nie mieli tego sprawcy, prawda? No i teraz przyspieszamy trochę tempo. Przez te 5 lat nic się nie zmieniło w tej sprawie. 5 lat później na policję przychodzi Herman Shapiro, czyli ten prawnik, który miał z Dolly romans. I on mówi: dzień dobry, ja bym chciał złożyć oficjalne zeznania w sprawie śmierci Freda. Oni: okej, słuchamy. I on zeznał, i tutaj zaczyna się robić bardzo dziwnie, ale pewnie już po tytule możecie odgadnąć, co tam się wydarzyło. W każdym razie on zeznał, że kiedy Dolly przebywała w areszcie, to błagała go, żeby zrobił zakupy spożywcze i zaniósł je do jej domu. No ale to trochę dziwne, no bo wydawałoby się, że w tym domu nikogo już więcej nie ma, tak? Jeżeli ona jest w areszcie, mąż nie żyje, nie było żadnej służby, no to komu on by miał to jedzenie tam zanosić? I w tym programie właśnie Niezapomniane zbrodnie mówiono, że Dolly wyjawiła temu Shapiro, że w domu przebywa jej przyrodni brat, tak go nazwała. I że on mieszka na strychu, ponieważ jest dziwny, ma jakieś takie problemy psychiczne, dlatego nie wychodzi z tej swojej kryjówki. I Dolly udzieliła Shapiro instrukcji, żeby zastukał 3 razy w te takie drzwiczki od strychu, i dopiero wtedy ten jej przyrodni brat będzie wiedział, że jest bezpiecznie i że może wyjść. No i ten Shapiro to zrobił, no bo on musiał być bardzo zauroczony tą Dolly, no i generalnie robił wszystko, co ona mu kazała. No i oto ukazał się przed nim
dziwny młody człowiek. Nazywał się Otto Sanhuber. I ten Otto był tak spragniony rozmowy z kimkolwiek, że opowiedział Shapiro całą swoją historię, która okazała się być po prostu historią jego 10-letniego związku z Dolly. No i teraz musimy się cofnąć w czasie, kiedy to Otto poznał Dolly. I to było jeszcze w Milwaukee. To było w roku 1911. I on wtedy miał około 16 lat. I jako ten 16-letni biedny chłopak pracował w fabryce jej męża. On był sierotą, nie znał w ogóle swojego jakby szczegółów dotyczących jego pochodzenia. Został adoptowany przez rodzinę o nazwisku Sanhuber, no i z nimi żył. Znajomość Dolly i Otto rozpoczęła się prawdopodobnie niedługo po śmierci jej syna. Znaczy, to jest takie domysły, aż się zająka. Domysły, bo być może ona właśnie wtedy miała złamane serce, miała bardzo dużo miłości w sobie do przekazania komuś. I wybrała 16-latka. Tak, no i może właśnie było to wykonane w nie do końca zdrowy i społecznie akceptowany sposób. No i tak właśnie wyszło. Więc pewnego dnia popsuła jej się maszyna do szycia, więc jej mąż wysłał Otto, który pracował tam w fabryce i on zajmował się właśnie maszynami do szycia. Powiedział, żeby tam wstąpił do domu, do Dolly i spróbował tę maszynę naprawić. I wersji tej historii jest mnóstwo, a takich suchych faktów brak, więc musimy po prostu przyjąć, że Dolly uwiodła młodszego od siebie o jakieś 15 lat Otto i od tamtej pory on po prostu stał się jej kochankiem. A to był biedny chłopak bez żadnej rodziny, bez, w sensie nie, był adoptowany przez kogoś. Tak, ale raczej się nim nie zajmowali, wiesz, jakoś okay. Tak. No tak, czyli można przypuszczać, że łaknął jakieś miłości, tak. Zdecydowanie. Otto oczywiście nigdy wcześniej nie miał żadnej dziewczyny. Nie miał też, jak mówisz, właśnie matki. Dodatkowo był nastolatkiem, więc na pewno buzowały w nim hormony. No i tak. Na pewno po prostu bardzo łatwo dał się jej zbałamucić, no bo... No tak, jeszcze co, interesuje się nim starsza, atrakcyjna kobieta, no to no, jakby to ona powinna być tą mądrą, a nie on. On był dzieckiem przecież, no. Także no tutaj sytuacja jest na pewno bardzo skomplikowana, a on po prostu przez to, że nie miał nigdy normalnej rodziny, no to nie wiedział, jak, wiesz, powinny takie relacje wyglądać. No nie wiedział. I we wszystkich źródłach pisali o tym, że Dolly miała bardzo wysokie libido, którego nie był w stanie zaspokoić jej mąż. I wielokrotnie wszyscy pisali o tym, że z Otto czasami uprawiali seks 10 razy dziennie. No i jakby obie strony były z tego chyba bardzo zadowolone. I co, i Fred się nie skapnął? Mhm. Właśnie w takich warunkach ich romans trwał jakieś 3 lata. On wpadał do niej do domu, kiedy nie było jej męża, a jej męża nie było właściwie codziennie, od rana do wieczora. Ona potajemnie czasem odwiedzała go w jego internacie, w którym mieszkał, a czasami razem wymykali się do jakiegoś hotelu. No i w pewnym momencie jakiś wścibski sąsiad zauważył, że jakiś mężczyzna kręci się koło domu państwa Osterreich i wspomniał o tym Fredowi. No to Fred od razu do Dolly, co ty tam jakiś facetów sprowadzasz, prawda? A ona uspokoiła go, powiedziała, że to był tylko jakiś tam ich znajomy i że nie ma się o co martwić i ugłaskała go, uspokoiła. Ale zapaliła jej się taka lampka i wiedziała, że musi bardziej uważać z tym swoim romansem, bo zaraz to wyjdzie na jaw. I wtedy wpadła na genialny pomysł, co zrobić, żeby mieć swojego kochanka na każde zawołanie, żeby sąsiedzi nie zauważyli, że ktoś wchodzi i wychodzi z domu. To ona sobie wymyśliła, że Otto zamieszka na strychu. Słabo mi. I mówiła, że podobno Fred nigdy na strych w ogóle nie wchodzi, więc on by nawet się nie dowiedział, że cokolwiek tam się dzieje. I to był po prostu układ idealny. Ona powiedziała Otto, że on może rzucić pracę w fabryce, bo ona teraz się nim zajmie, będzie mu dostarczać jedzenie, no i ogólnie on będzie mieć komfortowe miejsce, wiesz, do życia. A to jest naprawdę straszna manipulacja, bo ten Otto, on nie miał nic. Mówili, że on żył w strasznej biedzie, więc może faktycznie dla niego taki pokój na poddaszu wydawał się czymś wspaniałym. Nie wiem. Biedny chłopak. No. Poza tym on chciał być blisko niej, no i był blisko niej. Kochał ją.
Jeszcze do tego dochodzi inny wątek, o którym nie wspominali we wszystkich źródłach, ale podobno Otto był zapalonym pisarzem, więc tym też go przekonała, że będzie mieć ciszę i spokój, nie będzie musiał pracować, będzie mógł oddać się pisaniu. No i jemu to też pasowało. I tam na strychu była tylko lampa naftowa, materac i nocnik. I to miały być komfortowe warunki? No. Mój Boże, ona go zamknęła jak zwierzę w klatce. Mhm. No straszne. I wypuszczała go wtedy, kiedy potrzebowała. Fuj. Otto zabrał ze sobą materiały do czytania, papier i ołówek, no i tyle mu było potrzebne. W ciągu dnia, ale to właśnie jeszcze jest najgorsze, że ona go tak wykorzystywała, bo on w ciągu dnia wykonywał wszelkie prace domowe, na przykład zamiatał podłogi, mył naczynia, przygotowywał jedzenie, ścielił łóżka, on był po prostu jej służącym i kochankiem w jednym. A w nocy, albo kiedy tych domowników nie było, no to wtedy Otto mógł sobie wyjść, pochodzić po domu, trochę się rozruszać. W ogóle masakra. I co ciekawe, to wejście na strych miało zamek na klucz i ten klucz Dolly zawsze nosiła przy sobie. W pierwszym domu, w którym mieszkali, strych był tuż nad sypialnią państwa Osterreich, więc Otto nie mógł się właściwie poruszać, żeby nie wydawać żadnego dźwięku. No i mówię, że w pierwszym domu, bo Dolly i Fred kilka razy się przeprowadzali. Przeprowadzali się w Milwaukee. Potem przeprowadzili się do Los Angeles i zawsze Dolly wybierała dom ze strychem, żeby móc go zabrać ze sobą. I jeżeli teraz zastanawiacie się na przykład, dlaczego ktoś w ogóle zgodziłby się na to, żeby żyć zamknięty na strychu. On miał jakiś syndrom sztokholmski już. Nie móc wychodzić, godzić się na to, żeby być niewolnikiem seksualnym w ogóle jakiejś kobiety, no to jedyne takie logiczne wytłumaczenie jest takie, że on po prostu nie widział w tym nic złego, no bo nie znał właściwie innego świata, tak? No, ona sobie wzięła bardzo młodego człowieka z bardzo niefortunną historią, przykrą, i sobie go urobiła jak chciała. No tak, a że on właśnie wychowywał się bez miłości, tak? Nie miał matki, nie miał żadnych rodziców, którzy by się nim opiekowali. No to wiadomo, że jak dostał te uczucia od jakiejś osoby, no to potrzebował tego, więc jakby zaufał jej, nie tak? Nie kwestionował tego. No. A poza tym on właściwie był zamknięty w jej świecie, no bo ona miała dostęp do świata innego, a on był tylko w jej świecie, więc nie rozmawiał z nikim z zewnątrz. To trochę tak jak właśnie w jakiejś tam sekcie, że dopóki nie masz kontaktu ze światem takim rzeczywistym, który jest na zewnątrz, no to nie zobaczysz z perspektywy innej osoby, że tutaj coś nie gra. No tak. Dla niego wszystko było w porządku. No, także bardzo przykre. Ale właśnie najbardziej spektakularne było to, że udało im się przeprowadzić do Los Angeles i znowu zamieszkać razem bez podejrzeń Freda. I tutaj w związku z tym, że ta sprawa jest taka stara, no bo już właściwie sprzed 100 lat, to te źródła w wielu miejscach są takie może trochę podkoloryzowane i ja nie wiem dokładnie, jak to wyszło, że oni się przeprowadzili do tego Los Angeles, bo są dwie opcje. Albo, że Fred odkrył obecność Otto w domu, kiedy jeszcze mieszkali w Milwaukee, bo wrócił za wcześnie z imprezy i zastał go w kuchni pałaszującego jedzenie z lodówki, bo on, kiedy ich nie było, to wychodził, żeby sobie coś tam jeść. No i Dolly wtedy się wystraszyła i kazała Otto wyjechać, dała mu pieniądze, żeby wyjechał do Los Angeles, a potem sama namówiła swojego męża, żeby otworzyli tam nową fabrykę, no bo wiadomo, że tam wtedy rozkwitał biznes, no i dobrze by było, żeby tam mieć właśnie tą fabrykę, bo na pewno by dużo kasy na tym zarobili. I właśnie niby dlatego ten mąż się zgodził, przeprowadzili się tam, no i ona tego Otto jakby zawołała z powrotem do siebie, ale nie wiem, bo tutaj takie te szczegóły są dziwne. A druga wersja wydarzeń jest taka, że po prostu to Fred chciał otworzyć nową fabrykę, żeby rozwijać biznes. Postanowili, że przeprowadzą się do Los Angeles, więc chyba kiedy oni tą całą przeprowadzkę ustalili, no to Dolly też załatwiła tam transport i wszystko dla tego Otto. Nie wiem, bo słyszałam takie dwie wersje, więc nie wiem, która jest prawdziwa. Ale też to jest ciekawe, że podobno Otto miał jakieś swoje pieniądze dzięki temu, że pisał te opowiadania, siedząc na strychu, a Dolly dla niego te opowiadania przepisywała na maszynie, pakowała do koperty i wysyłała do różnych czasopism.
i za którymś tam razem udało mu się opublikować te swoje opowiadania i potem często jego publikacje właśnie były w różnych takich gazetkach, bo on pisał takie opowiadania jakieś fantastyczne czy tam kryminalne i podobno był dość poczytny. Także dzięki temu też parę groszy zarobił. W każdym razie ich romans trwał 7 lat, kiedy przeprowadzili się do Los Angeles i następnie spędził kolejne 4 lata swojego życia na strychu w domu w Los Angeles. Także właściwie całe lata swojej młodości spędził zamknięty. Straszne. No i pytanie, czy Fred naprawdę nigdy niczego nie zauważył? Że nie zauważył, że mieszka w jego domu jakaś trzecia osoba? No to się wydaje dziwne, żeby przez 10 lat nie zauważyć żadnych tam stuków, puków gdzieś tam na górze. Albo że znika jedzenie. No ale niby wytłumaczenie tego było takie, że on faktycznie był bardzo zapracowany i że dużo pił, więc dużo rzeczy mogło mu gdzieś tam umknąć. A jeżeli usłyszał jakiś dziwny dźwięk, no to Dolly zawsze mu wmawiała, że co, ty masz jakieś zwidy, ty chyba powinieneś iść do lekarza, jesteś przepracowany, za dużo wypiłeś. I tak mu gadała to, że on w to chyba wierzył. I jak miał jakieś podejrzenia, no to zawsze one się rozpływały. Zresztą ciężko mieć chyba podejrzenie, na strychu mieszka jakiś chłopak, którego moja żona wykorzystuje jako swojego seks niewolnika. No i przypominam, że to wszystko, mniej więcej to, co teraz powiedziałam, wiemy z opowieści Otto, który przekazał te informacje Shapiro, a Shapiro potem to wszystko przekazał na policji. Także to musiało być dla wszystkich bardzo szokująca historia. No i zbliżamy się do sierpnia 22 roku, czyli do dnia, w którym doszło do morderstwa Freda. Otóż tego wieczora Dolly i Fred, jak mówiłam na początku, wrócili wieczorem z jakiegoś tam przyjęcia. Fred trochę wypił, był niemiły dla Dolly, kłócili się, kiedy weszli do domu, a Otto ze swojego strychu usłyszał jakieś tam wrzaski. I bardzo możliwe, że Fred uderzył Dolly, więc Otto poczuł, że musi ją uratować, no bo w końcu to była jego ukochana. Więc Otto miał rewolwer. I nie wiem, ale przypuszczam, że ten rewolwer mogła dać mu Dolly, albo znalazł rewolwer gdzieś w domu, bo jak mówiłam, było dużo włamań w okolicy i on sobie ubzdurał, że kiedy tych domowników nie ma, to on jest odpowiedzialny za to, żeby domu bronić. I w ten sposób przygotował się, że na przykład jak będą jacyś włamywacze, to on będzie w stanie przed tymi włamywaczami cały dom obronić, nie? Więc tak sobie to wymyślił. No i niestety przez to, że miał tę broń, no to wziął ten rewolwer i pobiegł na ratunek Dolly. No i możemy się domyślać właściwie tylko, co się wydarzyło później, bo on po prostu zastrzelił Freda. Powiedział, że zastrzelił go w samoobronie, więc możliwe, że między nimi doszło do jakiejś przepychanki. No i jak Fred nie żył już, no to musieli z Dolly wymyślić jakiś plan, jak upozorować tą całą sytuację na napad czy na włamanie, prawda? Więc musieli wszystkie rzeczy w tym pokoju porozwalać, żeby wyglądało tak, jakby tam była jakaś wielka szamotanina. No i zastanawiali się, co mogą takiego zabrać. No i Dolly pomyślała, że o dobra, to weź jego zegarek. No i po prostu tylko ten zegarek schował. I żeby Dolly miała wiarygodne alibi, no to wymyślili, że może zamknąć ją w garderobie, no bo z tej garderoby, kiedy się ją zamknie, nie ma żadnego wyjścia. No i to było dość sprytne. A sam potem jak ją zamknął, schował się na strychu. No i nikt w ogóle nawet z policji nie pomyślał, żeby na strych wejść, prawda? Także to musiała być taka niezła skrytka. No już Dolly o to zadbało. No i potem tylko oczekiwali na policję. I najdziwniejszy fakt całej tej historii jest taki, że nawet po śmierci Freda Dolly nie pozwoliła Otto zamieszkać z nią w domu. On w dalszym ciągu siedział na strychu zamknięty. Podobało jej się, że ma taką kontrolę nad nim. Mhm. Bo ona niby bała się, że ktoś się dowie, że będą jakieś plotki, że ona z kimś mieszka, więc wolała, żeby on w dalszym ciągu był zamknięty tam i żeby ona go wypuszczała oczywiście, jak jej się będzie podobać. No i dziwna też sprawa jest taka, dlaczego Shapiro nie powiedział o tym policji wcześniej? Otóż dlatego,
że to po prostu była kobieta jakaś, czarownica chyba, bo tak go zaczarowała, że on, jak usłyszał całą tą historię 5 lat wcześniej od tego Otto, no to wygonił go z domu, tak? To znaczy podobno załatwił mu tam miejsce gdzie indziej, on chyba pomógł mu dostać się do Kanady. W każdym razie pozbył się go z tego domu po to, żeby sam się tam wprowadzić. Teraz wymiotuję. Tak, bo on po prostu był też zakochany w tej Doli i chciał z nią być, więc wprowadził się do niej i mieszkali razem przez kolejne 5 lat, ignorując ten fakt, że wie o morderstwie jej męża i że wie o tym, że ukrywała jakiegoś młodego typa na strychu przez 10 lat. Także spoko. Ale po tych 5 latach coś tam się wydarzyło, że się rozstał z Doli. No i kiedy się z nią rozstał, czy tam nie wiem, czy ona go po prostu wyrzuciła, to postanowił całą historię powiedzieć na policji. No i po tym, jak policja usłyszała to wszystko, no to oczywiście podjęli odpowiednie kroki, namierzyli Otto w Kanadzie. Podobno on już zdążył ułożyć sobie życie na nowo, miał żonę i próbował jakoś tam normalnie żyć. Ale wyobraźcie sobie, ja nie wiem, to jest po prostu jakaś komedia, że w tamtym czasie w Kalifornii było takie prawo, że, nie wiem jak to się mówi po polsku, w każdym razie, że możliwość skazania kogoś za jakieś przestępstwo traciła ważność po 3 latach. Po 3 latach? Tak. Jezus Maria. No. Więc nie mogli właściwie tego Otto skazać za morderstwo, bo dotarli do niego po 8 latach od tego morderstwa dopiero. Mhm. Więc już było za późno. On nawet nie stanął przed sądem. Był po prostu wolny i mógł wrócić do swojego normalnego życia. Poza tym, że był znany na pewno w całej Kalifornii, jak nie w całych Stanach, bo o tej sprawie tak się rozpisywali i najgorsze były właśnie nazwy, jakie dawali jemu, bo nazywali go kochankiem ze strychu, albo duchem z poddasza, albo najgorzej Batmanem, czyli no niby nietoperzem, ale w wolnym tłumaczeniu to jest taki mężczyzna w klatce, mhm. Nie? Mi się wydaje, że prasa musiała się z niego po prostu wyśmiewać, no bo na pewno zniszczyli mu imię i reputację i nie dziwię się, że wyjechał do Kanady, nie? Znaczy wiesz, no zabił człowieka, to... Znaczy ja nie mówię, że przez to mieli mu prawo, wiesz, się z nie, niego... Nie, właśnie teraz sobie przypomniałam, że uleciał mi ten fakt z głowy, no. Że on zamordował kogoś. Jakby to, że media są straszne, to w wielu wypadkach po prostu przesadzają, to jest inna sprawa. Ale z drugiej strony, no, co by nie mówić, popełnił przestępstwo i... No tak, tak. Tylko właśnie na ile on był umysłowo świadomy, to też jest inna kwestia, bo on, myślę, miał zrobione takie pranie mózgu, że... No na pewno to jest jedna z tych spraw, gdzie okoliczności jednak trochę zmieniają postrzeganie, aczkolwiek no trzeba o tym pamiętać. W sumie skąd my możemy wiedzieć, czy on go naprawdę zabił w samoobronie, a może stwierdził, a mam okazję, odstrzelę męża mojej kochanki, nie? Mhm, no tak. A jeżeli chodzi o Doli, to ją również chciano oskarżyć o współudział w tym morderstwie. Ale podobno ława przysięgłych nie była w stanie dojść do porozumienia, więc musieliby organizować kolejny proces i sędzia postanowił chyba olać tę sprawę, dlatego że za pierwszym razem, kiedy ją aresztowano, no to odrzucono sprawę z powodu za małej ilości dowodów, a teraz było to przeterminowanie sprawy plus to, że tak naprawdę ona nie pociągnęła za ten spust. No tak. Więc... Jeżeli tamtemu się upiekło, no to właściwie dlaczego w świetle tego prawa panującego w tamtym czasie, które jest jakieś w ogóle chore, więc dobrze, że teraz tak nie ma, no to dlaczego w takim razie ją by mieli skazywać, jeżeli on za morderstwo nie został skazany? No więc wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I co? Podsumowując... Tak sobie go na śmierć skazali pewnie, nie? W tamtych czasach. No, pewnie tak. I podsumowując, tak jedyne, co mi przyszło do głowy, to żeby policzyć, ilu mężczyzn ona zdołała zmanipulować dla siebie. Bo naprawdę każdego chyba, z kim miała jakiś kontakt, zdołała zmanipulować, tak oczarować, że ja nie wiem, są jej zdjęcia w internecie, możecie sobie zobaczyć. Takie główne jest takie dosyć dziwne, nie? No, to znaczy, bo ona już wcale nie była, znaczy tutaj, żeby znowu nie obrazić kogoś, ale ona wcale nie była taka młoda, nie? Jakby już była taką doświadczoną kobietą. Także musiała mieć coś w sobie. Aha, i jeszcze jeden fakt, jaki o niej wiemy, to, że zmarła w wieku 80 lat,
2 tygodnie po tym, jak wzięła ślub, więc jeszcze w jej życiu udało jej się wziąć ślub, ale to było z partnerem, z którym była przez 30 lat. No proszę. Także ułożyła sobie życie na pewno, miejmy nadzieję, że Otto też, ale już po tym, kiedy to wszystko się działo, no to jakby ślad po nim zaginął, no i nie dziwię się, no bo na pewno zmienił imię i nazwisko. Także nie dało się go w żaden sposób zlokalizować już po latach. No i pozostała tylko ta historia. Ale bardzo dziwna. No, niesmacznie mi teraz. No, to teraz zapraszamy na drugą historię. Karolino. Ja dzisiaj zabiorę Was na podróż do Karoliny Północnej. W Stanach Zjednoczonych, oczywiście. I główną bohaterką mojej historii będzie kobieta, która nazywała się Barbara Stager. Barbara urodziła się jako Barbara Terry, jako pierwsza z trójki rodzeństwa. Miała 2 braci i rodzice byli dosyć pobożni, pracowici. Ona była bardzo dobrą uczennicą. Z tego, co rozumiem, była dosyć cicha. Udzielała się muzycznie w swojej szkole, w liceum. No i potem postanowiła zostać nauczycielką. I udała się do Uniwersytetu Stanowego Appalachian. Dostała tam też stypendium. Niewielkie, ale dostała. Potem wyszła za mąż, za mężczyznę, który nazywał się Larry. Mieli 2 synów. Ona zaszła w ciążę, dlatego w 68 roku wzięli ślub w maju. No i żyli szczęśliwie, dopóki Larry nie umarł. Po tym wydarzeniu Barbara razem z 2 swoich synów przeprowadziła się, sprzedała tam ten dom i wyprowadziła się. I kiedy szukała nowego miejsca do mieszkania, poznała mężczyznę, który nazywał się Russ Stager. Russ był w trakcie rozwodu, dlatego rozważał sprzedanie swojego domu. On był ze swoją pierwszą żoną, żebym nie pomyliła, około 5 lat. Nie mieli dzieci, no i wprawdzie ze sprzedaży domu tego Russella nic nie wyszło, no ale w ten sposób właśnie poznał się z Barbarą. Barbara kupiła dom w okolicy, w której mieszkał Russ, no i w ten sposób ich relacja zaczęła się pogłębiać. Po miesiącu czy 2 oni już w ogóle byli zaręczeni, wiesz, spotykania się, także poszło bardzo szybko. I wzięli ślub w 79 roku. Raz bardzo chciał mieć swoją rodzinę, chciał mieć dzieci, no i bardzo też lubił synów Barbary, chciał być dla nich ojcem, no bo oni ojca nie mieli, także adoptował ich. W tamtym momencie jej synowie Barbary mieli 6 i 11 lat, mieli świetny kontakt z Rasem, byli szczęśliwą rodziną po prostu. Na temat tej sprawy jest bardzo dużo seriali dokumentalnych, aż byłam zdziwiona, szczerze mówiąc, bo jakoś tam ją znalazłam po hasłach, których nie będę teraz zdradzać, ale bo jak weszłam, że tak powiem, na Wikipedię później, to zobaczyłam, że naprawdę chyba każdy możliwy program po prostu powstał na ten temat. No może nie każdy, ale naprawdę było ich sporo. I w jednym z nich, chyba Fatal Vows się nazywa, z tego co pamiętam, oczywiście to wszystko potem Wam wypiszemy jak zwykle, wspominali o tym, że Barbara miała ponoć taką, wiesz, drugą naturę, że tak to była cicha, spokojna, chodziła do kościoła, ale bestia w sypialni. No, domyślałam się. Tak. No, ale tutaj się śmieję oczywiście, bo dla mnie wspominanie takich rzeczy jest żenujące, jakby mówienie o tym, że ach, raz był bardzo usatysfakcjonowany przez jego jakichś tam znajomych. Po co takie rzeczy gadać w ogóle? No, chyba dobrze, że się sobie podobali. Po co, jakby, no ale dobra. Jakaś taka pikanteria, wiesz. Tak, szukają jakiejś taniej sensacji niestety, no ale dobra, niech będzie. Poza tym małżeństwo miało bardzo dużo wspólnego, oboje interesowali się sportem, dlatego że raz był trenerem w lokalnej szkole, nauczycielem WF-u, o może w ten sposób. Razem udzielali się w kościele, oni oboje należeli do kościoła baptystów i byli z kościołem bardzo związani. Żyli na bardzo wysokiej stopie i właśnie też w tym samym programie, który wcześniej wspominałam, jakiś tam kolega Rasa śmiał się, że zastanawiał się, skąd oni mają na to wszystko pieniądze, bo on też z pensji nauczyciela nie był w stanie kupować sobie takich rzeczy, a oni, wiesz, ciągle to wymieniali, dom na większy, samochód na lepszy. Oni też kolejną wspólną rzecz, jaką mieli, to, że lubili ładne ubrania, ładne akcesoria. Po prostu lubili sobie kupić, wiesz, coś drogiego. Natomiast podejrzewali, no, że Barbara jakby nie przyszła z pustymi kieszeniami do tego małżeństwa. Ona też w pewnym momencie znalazła sobie pracę, sprzedawała bodajże reklamy w radiu i w pewnym momencie też zaczęła odnosić sukcesy jako autorka książki, dlatego że napisała książkę. Inspiracją do tej książki była przedwczesna śmierć jej męża. No i wysłała tą książkę do jakiegoś wydawnictwa, które postanowiło od niej tą książkę kupić. O, ciekawe. Tak.
Wszystko wydawałoby się być super, fantastycznie. Natomiast niestety w pewnym momencie raz u nich w domu odkrył mnóstwo niezapłaconych rachunków i ponagleń. No i oczywiście wściekł się i wybaczył Barbarze to jej niespłacanie, tak, i to, że w zasadzie to oni już nie mieli żadnych pieniędzy, ale postanowił, że on przejmie finanse i jego rodzice pozwolili im wyjść finansowo na prosto też, tak, czyli pomogli im spłacić długi. Bo ponoć Barbara robiła takie rzeczy, że na przykład zaciągała pożyczkę, a potem, żeby ją spłacić, zaciągała kolejną, bo po prostu ciągle kupowała więcej, więcej, więcej. Gdzieś w jakimś artykule pamiętam, że wspominali, że oni mieli jakieś Rolexy, wiesz, no strasznie drogie rzeczy, nawet na tamte czasy, tak? Lata 80. Teraz jakby porównać kwoty, pewnie ile kosztuje Rolex teraz, a w latach 80. wtedy to było mniej, ale jakby wtedy też inną wartość miały te pieniądze, prawda? Wiecie, o co mi chodzi. Tak. No i tak mijały lata. Tak jak mówiłam, w pewnym momencie musieli zacisnąć pasa. To ich życie się zmieniło. Przeprowadzili się do mniejszego domu. Nie wiem, nie wymieniali samochodu co 30 sekund. Barbara ponoć zaczęła jeszcze częściej bywać w kościele. Zmieniła pracę. Chyba została sekretarką na uniwersytecie. No i wszystko wydawało się być w porządku. Do 1 lutego 1988 roku, kiedy to na numer alarmowy. I tak, są różne wersje. W niektórych źródłach po prostu mówili, że zadzwoniono na numer alarmowy, tak? W innych mówili, że Barbara, z tego co pamiętam. A w jednym artykule znalazłam, że starszy syn Barbary, który miał wtedy 13 lat i miał na imię Jason, zadzwonił. Oczywiście o to poprosiła go matka, ponieważ jej mąż został zastrzelony. Postrzelony w zasadzie. Przez przypadek. Drugi martwy mąż. Dokładnie, tak. Dopasowałyśmy się dzisiaj idealnie. No i kiedy pogotowie przyjechało na miejsce, raz żył jeszcze, natomiast no, oddychał bardzo ciężko, wiesz, z buzi, z nosa, z rany w głowie leciała mu krew. Zastali go leżącego na łóżku na boku w sypialni ich, bo to było tam we wczesnych godzinach porannych, około 6 rano, więc on jeszcze jakby leżał w łóżku, kiedy do tego doszło. Zabrano go do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować i on zmarł po kilku godzinach. I teraz co się wydarzyło? Według Barbary pistolet wystrzelił i teraz znowu. Jest kilka różnych wersji. One różnią się od siebie niewiele, ale opowiem wam wszystkie, które usłyszałam na wszelki wypadek. Więc tak, w niektórych źródłach mówili, że Barbara przebudziła się, gdzieś tam wyczuła pistolet i on wystrzelił. Co? Tak, no pod poduszką, bo raz miał trzymać pistolet pod poduszką. I już mówię dlaczego. Miał trzymać ten pistolet pod poduszką, według Barbary oczywiście, dlatego, że w ostatnim czasie w okolicy kręcili się jacyś dziwni ludzie, miało dojść do jakiegoś włamania. O, to samo co w mojej historii. Dokładnie. W innych źródłach mówili, że Barbara się bała, bo właśnie w okolicy kręcili się jacyś inni ludzie. W niektórych mówili, że to raz chciał jakby się zabezpieczyć. Kolejną opcją było to nie, że tylko ona tam dotknęła pistolet i on wystrzelił, tylko że chciała zabrać ten pistolet, dlatego że słyszała, jak jej syn tam się kręci, nie wiem, idzie do łazienki i bała się, że raz się przebudzi i pomyśli, że to włamywacz i zastrzeli jej syna. No, świetnie. Tak. I jeszcze chyba była trzecia wersja, dosyć podobna, że ona usłyszała jakieś dźwięki chyba i chciała chwycić ten pistolet. Bo wiecie jak to, tutaj pokażą jakąś dramatyczną scenę, tam pokażą jakąś dramatyczną scenę i w sumie potem nie wiadomo, czemu mam wierzyć, nie? No ale wszystko jakby rozbija się o to samo, pistolet pod poduszką. I jakieś hałasy. Tak, głupi pomysł jak na moje oko, szczerze mówiąc, no ale niech będzie. Mimo to, że sprawa była dość dziwna, no to policjanci na początku nie mieli podstawy, żeby nie wierzyć Barbarze. Natomiast oczywiście postanowili się jak najbardziej tej sprawie przyjrzeć. Tam przy poduszce rasa leżała łuska po tym pocisku. No na pierwszy rzut oka wszystko jakoś tam się zgadzało z tym, co Barbara mówiła. Natomiast kiedy dowiedziała się o śmierci rasa, jego była żona Jo Lynn natychmiast udała się na policję, bo chciała właśnie rozmawiać z detektywem prowadzącym tą sprawę na temat tego, co się wydarzyło. Ten policjant, jak wynika z wypowiedzi tej Jo Lynn, na początku chyba średnio jej wierzył, czy też średnio jakoś przykładał jakąś uwagę do tego, co ona mówi, może w ten sposób. No ale ona była pełna informacji, bo okazuje się, że oni mimo to, że nie byli najlepszym małżeństwem, no to po jakimś czasie od rozstania zaczęli się przyjaźnić i odbyli kilka poważnych rozmów na temat małżeństwa Barbary i Rasa.
Jolyn powiedziała detektywowi, że raz kwestionował ich małżeństwo, że nawet bał się Barbary, że kwestionował śmierć jej męża i czy w zasadzie to detektywi zastanowili się i słyszeli, jak umarł pierwszy mąż Barbary. No, bo tak trochę nie powiedziałaś o tym. Specjalnie nie powiedziałam, bo szczerze mówiąc, ja miałam w ogóle tego na początku nie mówić, miałam tylko powiedzieć, że była wdową z dziećmi i ja już zaczęłam opowiadać o tym, że poznała męża w szkole i no nieważne, w każdym razie... W każdym razie, zaraz przejdę do śmierci pierwszego męża Barbary, ale ponoć raz powiedział swojej byłej żonie, że jeśli coś mu się stanie, to żeby ona opowiedziała, wiesz, o wszystkim, co on jej mówi. Mhm. Mhm. No i oczywiście policja, słysząc to, natychmiast postanowiła przyjrzeć się, bo tak jak mówiłam, no coś im tam nie pasowało, oczywiście pistolet oddali do badań, tak, wykonali jakieś tam testy tego spustu. Czy rzeczywiście on tak łatwo wypali? Z tego co rozumiem, okazało się, że wcale tak nie było, że on nie był taki delikatny, że tam dotkniesz, on już strzela. Poza tym Jolyn, tak, poza tym Jolyn mówiła też, że raz był super odpowiedzialny, jeśli chodziło o broń, nigdy nie trzymał broni i amunicji razem. On był w ogóle instruktorem strzelania, robił to profesjonalnie w armii, więc jakby jej nie pasowało to do niego, nigdy by nie trzymał pistoletu pod poduszką i to wszystko było jakaś jedna wielka ściema według niej. Mm-hmm. No i kiedy policja przyjrzała się śmierci pierwszego męża Barbary, Larego, no to okazało się, że on umarł w zasadzie w prawie identyczny sposób. Aha. Larry był ponoć bardzo dobrym, bardzo pobożnym człowiekiem i właśnie jak tylko usłyszał, że Barbara jest w ciąży, to natychmiast się z nią ożenił. To znaczy nie to, że trzeba brać ślub, jak ktoś jest w ciąży, tylko no wiecie, że tak był po prostu bardzo odpowiedzialny. W każdym razie z zeznań Barbary wynikało, że jej mąż, pierwszy mąż Larry, doznał jakiejś kontuzji na zajęciach z taekwondo. To akurat wiem z artykułu, który wam podrzucę później. I tak się kręcił po prostu w tym łóżku i tak się nie mógł ułożyć, że Barbara postanowiła pójść na kanapę. Że postanowiła go zastrzelić tam. Nie. Poszła na tą kanapę, no i kiedy przyspiała przy telewizorze, rozbudził ją jakiś głośny huk. No i pomyślała, że nie wiem, coś tam zrzucił, coś upadło. No więc poszła do sypialni i patrzy, że jej mąż się postrzelił. Ojejku. Tak. Ale to wszystko dzieje się w Ameryce, więc to jest prawdopodobne, bo wszyscy mają broń i po prostu strzelają nią na prawo i lewo. Tak. Policja stwierdziła, bo Barbara powiedziała też, że oni ten pistolet kupili dzień wcześniej. Też po to, wiesz, dla obrony. Policja stwierdziła, że Larry, jak nie mógł zasnąć, no to zaczął sobie ten pistolet czyścić, no tak jak to każdy robi, leżąc w łóżku, prawda? I myślał prawdopodobnie... Aha, i musiał go czyścić, a ten pistolet był nowy, więc właściwie nie było z czego go czyścić. Ja nie wiem naprawdę, w każdym razie nie wiem, bawił się, ja nie wiem, co ludzie robią z bronią leżąc w łóżku, tak. No tak się chyba mówi, tak. Nie? Że... No tam chciał, żeby błyszczała, jak przyjdzie jakiś włamywacz. I ogólnie to jak przyjechali na miejsce i pogotowie, i policja, no to Larry to w ogóle leżał w piżamie, tak równo ułożony, pod kołdrą, w zasadzie jeszcze, nie wiem, przykryty. No i okazało się, że właśnie ma ranę postrzałową w klatce piersiowej. Aha. W ogóle ja nie mam pytań. Obok niego, przy jego dłoni, gdzieś tam na łóżku, leżał magazynek, a broń leżała przy łóżku, tak na ziemi. I policja stwierdziła, że on może myślał, że jak ten magazynek wyciągnął, to, że ten pistolet nie wystrzeli, mimo to, że w środku były kule. Takie wytłumaczenie znalazłam. No jeszcze zrobili z niego debila. Tak, takie wytłumaczenie znalazłam. W jednym artykule pisali, że doszło do autopsji i że były jakieś wątpliwości związane z tą sprawą, ale nikt tego dalej nie pociągnął. A w większości źródeł podają po prostu, że uznali to za nieszczęśliwy wypadek. I tyle. Mimo, że rodzice Larego nalegali, żeby jednak przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. No to słabo. Rzeczy... No nie, w ogóle nie ma możliwości, żeby postrzelić siebie w klatkę piersiową przez przypadek. I to jeszcze, no nie, ja nie wiem, jakby nie jestem tutaj specjalistą od broni, ale ciężko mi sobie to wyobrazić, że kupuję broń, a następnie czyszczę ją w łóżku, a potem strzelam do siebie sama, jakby w pierś. No nie. No ale dobrze. No więc policja postanowiła, oczywiście cały czas, wiesz, tam kopali w przeszłości Barbary i okazało się, że Barbara to jest niezła kłamczuszka. Te pożyczki, podrabianie podpisu swojego męża na różnych dokumentach, żeby ciągle dostawać nowe pieniądze. Okazało się też, to chyba się okazało dzięki znajomym Barbary i Rasa, bo oni byli ciekawi, dlaczego ta książka Barbary ciągle nie wychodzi. I jedna z tych osób, które znali, w jakiś sposób dowiedziała się, że to wydawnictwo w zasadzie w ogóle nie ma planu wydać jej książki, w ogóle pierwszy słyszą o czymś takim.
Czyli to było kłamstwo. Tak. Okazało się, że wydanie książki to było kłamstwo, że ona owszem dostała od tego wydawnictwa list, ale dostała list odmowny. Mhm. A ona spryciula, napisała sobie jakiś dokument, wiesz, dokleiła logo i jeszcze ponoć dzięki temu ułatwiło jej to wzięcie dodatkowej pożyczki w banku. No bo przecież mieli dowód, że ona dostanie super hajs, tam 30 tysięcy zaliczki za napisaną książkę, bo tam cała kwota miała, nie 30, 25 chyba tysięcy miała dostać, albo cała kwota tam wynosiła 100 tysięcy dolarów. Mhm. Tak. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, który ich znajomy się dowiedział. Nie wiem, czy to przypadkiem nie był jej znajomy, który ją zatrudnił w radiu. Bo były takie, w jednym z programów opowiadali, że raz dowiedział się też właśnie od tego kolegi / szefa Barbary, że ona już u niego nie pracuje, bo ona nie była w stanie sprzedać żadnej reklamy. A jak usłyszał, że wydaje tą książkę, to jemu ulżyło, że nie musi jej trzymać i nie musi się o nią martwić, bo będzie miała kasę. Więc oczywiście jak raz się o tym dowiedział, to się wściekł, no ale tak jak wcześniej wspominałam, no to on jej wybaczył te wszystkie problemy finansowe, które ona spowodowała, no tylko przejął sam jakby zarządzanie tymi finansami, no i bardzo obniżył poziom ich życia, tak? Co chyba Barbarze średnio się podobało. Aha, więc postanowiła go zabić. No na to wychodzi. Ale poza testami balistycznymi, które pokazały, że jak weszła kula do głowy, w ogóle nie zgadzało się z tym, co opisywała Barbara, tak? Ponieważ ten policjant miał nosa, który prowadził to śledztwo i postanowił poprosić Barbarę, żeby ona na nagraniu pokazała dokładnie, jak doszło do tego wszystkiego. Wiesz, cały czas mówili, okej, my ci wierzymy, tak żeby nie wzbudzać jej podejrzeń, ale poprosił ją, żeby ona, wiesz, taką scenkę odegrali. Że on był rasem, a ona miała pokazać, jak to wszystko się wydarzyło. Mhm. No i są fragmenty tego w tych różnych programach. No i ona tam nie wygląda na specjalnie przejętą, szczerze mówiąc. No tak, to by musiało być jakieś traumatyczne dla takiej normalnej osoby. No właśnie. Niewinnej. Ale z drugiej strony, wiesz, no czasami ludzie potrafią się w obliczu takiej tragedii tak zdystansować do tego wszystkiego i dopiero po czasie do nich to dochodzi. Tak, zwłaszcza jak masz, nie wiem, zająć się dziećmi i tak dalej. No ciężko mi jest tutaj oceniać, no ale w tym wypadku wiemy, że... Że łatwo ocenić tak. Jednak. Wcale nie tak trudno. Tak. No i oczywiście to, co pokazywała Barbara na tym wideo, w ogóle się nie zgadzało z tym, co wywnioskowali z badań, ponieważ jeszcze z racji swoich podejrzeń, nie mówiąc nic Barbarze, wzięli ciało na autopsję. Zbierając te wszystkie fakty, no detektyw widział, że nie ma jak. To, co ona przedstawia, w ogóle nie jest prawdą. Co więcej, w grudniu 88, czyli wiele miesięcy po tym, jak doszło do tej zbrodni, jakieś dzieciaki w szkole znalazły dyktafon, w którym była kaseta, bo oni to w szkole znaleźli. W jednym źródle pisali, że te dzieci, chłopcy w liceum czyścili szafkę, w sensie wyciągali rzeczy z szafki, takiej wiesz, szkolnej, nie wiem, dziwna sprawa. W innym źródle mówili, że po prostu znaleźli i zabrali do domu. No zawsze tak robię. O, telefon, zabieram do domu. No ale dobra, no, niech będzie. W każdym razie, kiedy skapnęli się, że na tej kasecie jest głos ich nauczyciela WF-u, natychmiast zanieśli tą kasetę na policję. No i okazało się, że Russell 3 dni przed śmiercią nagrał wiadomość na tym dyktafonie. A, właśnie nie wiedziałam, do czego to zmierza. Tak, i ja tą sprawę wyszukałam, bo szukałam takich spraw, gdzie ofiary pomogły, wiesz, przyskrzynić swoich sprawców jakimiś śladami, które tam zostawiały, czy podejrzeniami. Czyli to jest takie 13 powodów. Dokładnie. Troszeczkę tak. No, w sumie nie pomyślałam o tym wcześniej. Zapomniałam o tym serialu w ogóle. No, w każdym razie, na tej taśmie raz opowiada o oszustwach swojej żony. Kwestionuje ich małżeństwo. Kwestionuje śmierć jej pierwszego męża. Bo przypomnę, że ona napisała książkę inspirowaną tamtymi wydarzeniami, która oczywiście była fikcją, no ale jakieś tam szczegóły z życia przemycała do tej fikcji. Poza tym opowiada tam o romansach, jakie miała mieć Barbara, bo ponoć przyłapał ją na tym. I opowiada też, że boi się jej, może nie tymi słowami, ale że jakby no, boi się jej, dlatego że ona obudziła go na przykład w nocy, około tam 4 nad ranem i mówiła, że o proszę, mam dla ciebie tabletki na sen, żeby lepiej ci się spało. No proszę sobie. Ja w ogóle nie wiem. No spoko jest kogoś obudzić, tak. Żeby mu dać tabletki na sen. Wstań, dam ci tabletki, żeby ci się lepiej spało. Po pierwsze, czy Barbara jest idiotką? To jest raz. Dwa, dlaczego raz od razu się nie wyprowadził po prostu stamtąd?
Może bał się o dzieci. Aha, w ogóle jeszcze Jo Lynn, ta jego była żona, wspomniała, że on powiedział coś takiego na jednej z wizyt u niej w domu, na jakiejś takiej, w ogóle złota kobieta, bo rozwiedli się, z tego co rozumiem, on nie był święty, bo on ją zdradzał w przeszłości. No ale dobra, zdarza się. Rozstają się, on bierze ślub po prostu 5 sekund po ich rozwodzie, a ona potem jeszcze się z nim przyjaźni i wysłuchuje jego gorzkich żali na temat jego aktualnej żony. No i on ponoć jakieś takie aluzje robił, że jakby ona go przyjęła, to on się już wyprowadza z domu. I że jedyne w zasadzie wątpliwości, jakie miał co do rozstania z Barbarą, to były dzieci, bo on bardzo kochał tych jej synów, był bardzo z nich dumny i nawet jego była żona wspominała, że on bardzo często po prostu o nich opowiadał, tak? Bo jeszcze był taki ciekawy fakt, że ponoć Barbara poroniła 2 razy w trakcie ich małżeństwa, bo tak jak mówiłam wcześniej, jej mąż bardzo chciał mieć dzieci. Ona 2 razy poroniła, oczywiście to było dla niego i dla niej bardzo smutne, no ale potem się okazało, że dla niej jednak nie, bo ona nie mogła mieć dzieci po tym, jak urodziła drugiego syna i ona ponoć o tym wiedziała. Czyli kłamała rasa, że chce z nim powiększać rodzinę, wiedząc, że dzieci nie może mieć. Także z tego, co rozumiem, te jej poronienia, ciąże i poronienia były udawane. To okropne. No straszne, szczerze mówiąc. No i zbierając te wszystkie fakty, śledczy stwierdzili, że motywem Barbary były pieniądze, była niezadowolona z tego, jak zmieniło się ich życie, czyli to, że tak musieli zacisnąć pasa, że już nie chodzili sobie do jakiegoś tam, wiesz, klubu tenisowego dla wyższych sfer i nie wiem, nie jeździli Mercedesami, nie kupowali Rolexów, dlatego, że ona w ogóle w międzyczasie, po tym jak umarł raz, jeszcze próbowała wyczyścić jego konto. Fałszowała jego podpis po jego śmierci. No na tej podstawie wiedzieli, że chodziło jej o pieniądze, poza tym też oczywiście było ubezpieczenie na życie, tak jak w przypadku jej pierwszego męża i znalazłam kwotę, że to miało być $170,000 i zbierając te wszystkie fakty do kupy, miejsce zbrodni, stwierdzili, że ona musiała wstać, wyciągnąć pistolet z szafki, w której był zazwyczaj trzymany, zakraść się, po prostu strzelić, potem położyć łuskę, wiesz, koło poduszki. Bo jak przeanalizowali to, w jaki sposób kula weszła w głowę rasa, no to jeden tam z policjantów powiedział, że ona w zasadzie musiałaby na nim siedzieć, żeby tak strzelić. Czyli po prostu się pochylała nad nim, tak? Bo kąt był inny. Też w którymś z tych programów mówili, że Barbara nie wierzyła w rozwody, więc domyślam się, że poza pieniędzmi jeszcze nie chciała się rozwieść. Że nie mogła się rozwieść przed Bogiem. Mogła tylko Może. Być wdową Tylko przed zabić, Bogiem. Tak, mogła. To lepiej, zdecydowanie. Proszę święty. Nie mogę uwierzyć w to. Sprawa oczywiście trafiła do sądu. Przed sądem przedstawili wszystkie te dowody, czyli taśmę znalezioną, gdzie raz mówi o zdradach, o tabletkach nasennych, o oszustwach, o pieniądzach, o tym pierwszym mężu, plus oczywiście te wszystkie badania, czyli autopsje, te testy balistyczne. I 17 maja 1989 roku stwierdzono, że Barbara jest winna morderstwa pierwszego stopnia i skazano ją na śmierć. Jej egzekucja miała odbyć się w lipcu 1989 roku. Ale oczywiście doszło do apelacji i z tego co rozumiem w Północnej Karolinie jest, czy było wtedy tak, że wszystkie kary śmierci automatycznie podlegały apelacji. Czyli oni jakby ustalili datę tej egzekucji, ale wiadomo było, że no to się wtedy nie wydarzy, bo jeszcze cały proces apelacji musi się wydarzyć. I w sierpniu 1993 roku zmieniono jej ten wyrok na dożywocie. Poddano ją też wtedy badaniom psychiatrycznym i stwierdzono, że nie ma oczywiście żadnych chorób ani zaburzeń, ale stwierdzono na przykład, że jest bardzo niedojrzała, że taka skupiona na sobie i że większość związków przez cechy, jakie ma, jakie ona zawiera, jest takie bardzo powierzchowne. Oczywiście przed sądem zeznawała jej rodzina na jej korzyść. Z tego co pamiętam, jeden z jej synów, który zeznawał, mówił, że on wierzy w to, że jego matka jest niewinna, no i co się dziecku dziwić. No i to wszystko doprowadziło do tego, że karę zmieniono na dożywocie, tak jak wspomniałam wcześniej. Wiele razy starała się o wcześniejsze wyjście z więzienia, bo po raz pierwszy mogła próbować w 2005 roku, ale zostało to odrzucone. Odrzucili ten wniosek również w 2009, 2012, 2015 i 2018. Ale z tego co rozumiem, jest też taki artykuł z 2017 roku, to Barbara zaczęła brać udział w takim programie, który ma przygotowywać ludzi na wyjście z więzienia, przyzwyczajać ich do świata zewnętrznego i okazało się, że ona na przykład dostała możliwość wychodzenia z więzienia na przepustki z jakąś tam osobą oczywiście wyznaczoną, tak? Jakimś oni to nazywali sponsorem.
I chodziła sobie na lunche do restauracji z tą osobą. No i oczywiście w tym artykule wypowiadała się chociażby Jolene, która jak się dowiedziała o tym od jakiejś znajomej, która widziała Barbarę po prostu sobie siedzącą w restauracji, no była oburzona i że w ogóle co to ma być i że okej, okay, zmienili jej wyrok na dożywocie, to niech siedzi też w więzieniu, nie? A nie puszczają ją na lunchyki. No i taka to historia, no to już jest w tym momencie starsza kobieta, prawda? Bo ona urodziła się w 48 roku. To już musi mieć 70 lat. Tak, tak. Ale szczerze mówiąc nie pałam do niej sympatią, bo brzmi jak ktoś po prostu bardzo, bardzo samolubny, skupiony tylko na sobie i ach, nie mam pieniążków, no to zastrzelę męża i będę miała. No, zdecydowanie coś było nie tak z jej systemem wartości. Tak, no i to, że zostawiła dwójkę dzieci, wiedziała, że dzieci już nie mają ojca, bo go straciły prawdopodobnie przez nią. No bo tutaj stwierdzono, no nie mieli żadnych takich dowodów chyba na to, żeby tą sprawę otworzyć ponownie. Poza tym ona i tak dostała dożywocie, tak? Najpierw karę śmierci zmieniono, potem na dożywocie, więc chyba stwierdzili, że nie ma co tego jakby roztrząsać i... I z tego, co rozumiem, ten jej młodszy syn, bo starszy już był wtedy pełnoletni, ale młodszy syn poszedł mieszkać z jej bratem, nie? Więc no, nie zastanowiło ją to, że... No nic. W każdym razie pozbawiła dzieci dwójki ojców, można powiedzieć. Matki też. I matki, no, dokładnie. No, przyznam, że może mogłybyśmy opowiadać takie historie do po prostu usranej śmierci, jak żona zabiła męża albo mąż zabił żonę. I to jest tak dla mnie teraz przerażające, jak o tym myślę, że... Dlaczego? W sensie, nie wiem, czasami po prostu mam taką refleksję, że po nagrywaniu tego podcastu albo po słuchaniu innych tych podcastów, nie wiem, czy bym była w stanie, wiesz, w jakąś inną relację wejść. Bo oczywiście jakby już mam partnera, tak? Więc nie muszę szukać. No, ja powiem szczerze, że na pewno bym się bardzo bała pójść z kimś gdzieś, tak, kogo nie znam. W sensie, no, wiesz, nie wiem, na przykład na spacer do parku, już bym sobie wyobrażała, że on tam ma chloroform w kieszeni, nie wiem, nóż i... Ale to nawet nie chodzi o pierwszą randkę, ale jak ludzie potrafią po 10, 15, 20 latach kogoś zabić... No to zabić, wiem, tak. Daj no spokój. Jak tu można komuś zaufać, nie wiem. Masakra. No widzisz, ale robimy to codziennie. No... No cóż. Tylko nie trzymaj broni pod poduszką. No, zdecydowanie. Ale widzicie, no i dlatego po co komu broń w domu, no? To jest tylko proszenie się o jakieś nieszczęście. Ja nie wiem. No ale cóż. I jeszcze rozwaliło mnie, bo w wielu tych programach mówili, że no, czasami takie sytuacje się zdarzają. Myślę sobie, no nie zdarzałyby się, gdyby ludzie nie trzymali broni pod poduszką. Po raz kolejny podkreślę. To nie jest normalne. No. I to, że ktoś pomyślał, no tak, no mogło dojść do takiej sytuacji, to już jest chore. No zdecydowanie jest to jakaś różnica, nie wiem, czy tam kulturowa, czy po prostu społeczna, bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można mieć po prostu broń w domu. Komu to jest potrzebne? No ja zawsze bałam się broni. Pamiętam, jak chodziliśmy tam raz czy dwa w liceum, poszliśmy na strzelnicę, to ja nie brałam udziału, bo można było zrezygnować. No trzeba było pójść, trzeba było posłuchać tam gadania, ale nie trzeba było próbować. I pamiętam, że ja bałam się tego i rezygnowałam. Zresztą chyba o tym gadałyśmy kiedyś, czy mi się wydaje. Nie pamiętam. Mi się wydaje, że też coś takiego mogło być, ale ja też raczej stałam z boku. Na 100% nigdy broni nie dotykałam. W ogóle. Jeszcze młodym dzieciakom dawać, jeszcze się komuś to spodoba, daj spokój. Nie no, pamiętam, że taki miałam nakapiszony pistolet, jak byłam dzieckiem. Czy myślę, że te zabawki powinny być zakazane? Nie wiem, czy teraz można się tym bawić, jeżeli ja można, to spalić. Ale to pamiętasz, że w jakimś... Nie pamiętam już, gdzie to było. Czy to było koło Karpacza? Było takie miasteczko, taki dziki zachód jakby. Tak, i tak, tam, tak. Tam właśnie takie pistolety sobie wszystkie dzieciaki kupowały. Pamiętam, że ja też, jak byłam w podstawówce. Nie wiem, po co komu zabawkowy pistolet. Jakby kto to wymyślił, powinien się puknąć w łeb. No, jest to trochę dziwne. Jest to trochę dziwne, tak. No nic, no i tym pięknym akcentem może już zakończymy. Tak. Mam nadzieję, że żadnego sprzeciwu ze strony słuchaczy nie będzie, no bo myślę, że to jest sprawa jasna. Tak. No i dzisiaj zobaczcie, jak się zgrałyśmy, dwie złe kobiety. No, to w następnym tygodniu źli mężczyźni. Albo złe pary jeszcze mamy, może być, wiesz. No, duety. No tak. Dobrze, to jak zwykle dziękujemy za uwagę dzisiaj i pozdrawiamy naszych patronów. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.